bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. 11 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu z ambasadorem Kazachstanu w sprawie repatriacji naszych obywateli, którzy zamieszkują w Kazachstanie. Powiem Państwu tak, że przyszła do mnie informacja, że pewna rodzina z Kazachstanu chciałaby się na terenie naszej gminy po prostu zamieszkać, osiedlić, którzy zostali wysiedleni w 1936 roku. I robię wszystko w tym kierunku, ale to może jeszcze za wcześnie o tym mówić, że jeżeli nam się uda, to taką rodzinę spróbujemy tutaj zamieszkać. Próbujemy zamieszkać. Trzeba pomóc takim osobom, którzy nie z własnych przyczyn muszą opuścić terytorium Rzeczpospolitej i pod przymusem wyjechać do Stanów. Moją powinnością jest, żeby dążyć do tego, jeżeli tam możliwości się zdarzają, a uważam, że idzie wszystko w dobrym kierunku i będziemy mieli możliwość taką rodzinę, pełną rodzinę tutaj zamieszkać. To jest 2 plus 2, czyli małżeństwo plus dwoje dzieci. To są już dzieci w wieku 20 prawie lat. Ci Państwo w wieku są 43-44 lata. W tej chwili prowadzimy tak zwane informację mailową, bo muszę też troszkę informacji o nich mieć. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.